Humanizm to postawa intelektualna i moralna, wyrażająca się w uznawaniu człowieka wraz z jego potrzebami duchowymi i materialnymi za najwyższą wartość. To również ruch umysłowy okresu odrodzenia, wzorujący się na kulturze i literaturze antycznej, odrzucający średniowieczną teologię, a w centrum zainteresowań stawiający człowieka, jego życie i twórczość. Bardzo dobry wieczór. To jest słownikowa definicja renesansowego humanizmu, a dzisiejszy odcinek poświęcimy życiu i dziełom kilku wybitnych osobistości, które realizowały te założenia, więcej wyszły poza jej ramy. Renesans powstał, gdy zaczęto kwestionować ideały średniowiecza, kiedy już nie można się było z nimi zidentyfikować. Renesans powrócił do idei antycznych. Teocentryzm zastąpiono właśnie humanizmem. Znikła anonimowość, a pojawiła się indywidualność. Leonardo da Vinci, Michał Anioł, o nich już też wspominałem w poprzednich odcinkach, ale też Rafael Santi, a na naszym polu Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, oczywiście Galileusz, Piotr Skarga, Marcin Luther i tak dalej, można by naprawdę wiele, wiele wymieniać. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się czterem indywidualnościom. Zacznijmy od świata sztuki, no bo cóż innego, jak nie ten uśmiech, znają Państwo z renesansu najlepiej. Leonardo da Vinci. Niewątpliwie był on jednym z najbardziej utalentowanych ludzi, jacy kiedykolwiek istnieli. Nie tylko był pełnym smaku malarzem niedoścignionych dzieł, był genialny we wszystkich swoich przedsięwzięciach jako malarz i uczony. Urodził się w roku 1452 w Anciano w Toskanii, w rodzinie notariusza Piero da Vinci. Ujawnił bardzo szybko zainteresowanie rozmaitymi zjawiskami przyrody i nauką, które będzie mu towarzyszyło przez całe długie życie. Został wysłany do pracowni sławnego malarza florenckiego Verrocchia, by uczyć się u niego sztuk plastycznych. Jego oczywiste zdolności artystyczne sprawiły, że w roku 1478 otrzymał pierwsze zlecenie już jako niezależny malarz. Jego sława szybko zaczęła przekraczać granice rodzinnej Toskanii i po kilku latach udał się do Mediolanu na dwór Lodowika il Moro. Przebywał tam prawie nieprzerwanie przez lat 20. W Mediolanie wykonał dzieła malarskie, które do dzisiaj uważane są za szczytowe osiągnięcia malarstwa nie tylko renesansowego, ale wszechczasów. Należą do nich Madonna wśród skał i Ostatnia wieczerza. Tutaj też powstał portret damy z łasiczką, który możemy oglądać w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Po upadku księcia Mediolanu namalował w roku 1501 słynną Monę Lizę, portret kobiety o tajemniczym uśmiechu. Najsłynniejszy obraz Leonarda znajduje się obecnie w Muzeum Louvre w Paryżu. Według tradycji kobietą uwiecznioną na przymglonym tle skał i strumieni ma być Mona Lisa Gherardini. Czas uczynił z tej podobizny coś więcej niż portret. Uczynił z niej symbol kobiecości. Dzieło to było bardzo drogie Leonardowi, który jednak, choć z żalem, sprzedał je królowi Francji, Franciszkowi I. Zaproszony przez niego udał się w roku 1517 do Francji, gdzie zmarł 2 lata później. Leonardo był także muzykiem, technikiem, pisarzem i uczonym. Był zatem żywym wzorem człowieka renesansu. Jako sprawny inżynier potrafił budować fortece i działa, projektować kanały i ruchome mosty. Pasjonował się botaniką, optyką, mechaniką i anatomią. Tej ostatniej nauki był prawdziwym prekursorem. Jego rękopisy stanowią oryginalne traktaty na temat ciała ludzkiego i jego cech.
Okazuje się, że Leonardo pracował nad wieloma wynalazkami, które zrealizowane zostały dopiero w czasach współczesnych. Zaprojektował rodzaj pancernego wozu, skafander nurka oraz spędził wiele czasu studiując lot ptaków, aby móc zbudować latającą maszynę. Nie zawsze jednak jego doskonałe projekty mogły być zrealizowane. Wiele trudności technicznych było wówczas nie do pokonania. Eksperci zajmujący się konserwacją i badaniem sztuki we Włoszech przeprowadzili badania diagnostyczne rysunku Da Vinci'ego z 4 sierpnia 1473 roku. Artysta miał wtedy 21 lat. Rysunek nosi nazwę Pejzaż za rzeką. Uwagę specjalistów przyciągnęły inskrypcje na rysunku. Jeden napis, data, umieszczona z przodu rysunku w lewym górnym rogu, został napisany do tyłu w formie lustrzanego odbicia. Da Vinci często dokonywał tego zabiegu. Druga notatka z tyłu została napisana normalnie, od lewej do prawej. Jednocześnie różnice między dwoma napisami sugerują, że Da Vinci napisał je obiema rękami. Wcześniej uważano, że Da Vinci był jedynie leworęczny. Konserwatorzy doszli do wniosku, że użył lewej ręki do napisania odwróconego tekstu z przodu rysunku, podczas gdy tekst z tyłu został napisany prawą ręką. Przenieśmy się teraz do świata myśli i filozofii. Erasm z Rotterdamu urodził się prawdopodobnie w 1466 roku. Wstąpił do zakonu augustianów, lecz po 5 latach opuszcza klasztor, przyjmuje święcenia kapłańskie, zostaje sekretarzem biskupim. Zdobywa doktorat z teologii. Wcześniej jednak porzuca stan duchowny. Jeszcze przed wystąpieniem Lutra zaczął głosić hasła reformatorskie. Z powodu swoich poglądów naraził się na ostrą krytykę władz Kościoła katolickiego. W wielu miejscach Europy zwalczano rozpowszechnianie jego dzieł, palono je na stosie, jego samego zaś oskarżano o herezję. Nie wszyscy byli jednak mu nieprzychylni, papież Paweł III proponował mu nawet kapelusz kardynalski. Zyskał miano księcia humanistów. Swoje poglądy zawarł w kilku dziełach. Najważniejsze to Pochwała głupoty, która jest satyrą na życie społeczne. Erasm wywraca porządek rzeczy i ukazuje głupotę, która jest źródłem wszelkiej ludzkiej szczęśliwości. Zestawia ją z mądrością, która doprowadza człowieka do cierpienia i przedwczesnej śmierci. Innym znaczącym dziełem Erasma jest Podręcznik Żołnierza Chrystusowego, w którym zaleca indywidualną lekturę Pisma Świętego oraz rozważne podejście do dzieł pisarzy antycznych w celu rozwoju życia duchowego i moralnego. Jako humanista Erasm wypowiedział się również na temat edukacji. Uważał, że nauka w szkole ma być przyjemna dla dziecka, sprawiać radość, pociągać. Przekonywał, że kształcenie powinno opierać się na językach klasycznych. Dzieła Erasma z Rotterdamu są pełne uniwersalnych myśli i faktycznie są skierowane do każdego człowieka, który chciałby uczynić swoje życie chociaż troszeczkę lepszym. Zatem posłuchajmy i korzystajmy. Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? Albowiem natura w wielu rzeczach macocha raczej niż matka. Taką nieszczęsną właściwość zaszczepiła w ludzkich duszach, i to zwłaszcza w mądrzejszych, że każdy człowiek jest z siebie niezadowolony, a podziwia innych. Skutkiem tego to więdną i giną wszystkie dary, cała uroda i wytworność życia. Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny.
Dla chcącego nie ma nic trudnego. Dwie są namiętności silne i przeciwne rozumowi: gniew i pożądliwość. Dzień, w którym się choć raz nie uśmiechnąłeś, to dzień bezpowrotnie stracony. Nie tłumacz się, przyjaciele zrozumieją, wrogowie i tak nie uwierzą. Sobie wyświadcza dobrodziejstwo, kto je wyświadcza przyjacielowi. Wszak pierwszy stopień poznania to poznać choćby byle jak. A co łączyło Erasma z Rotterdamu z Polską? Dzisiaj zna go każdy student w Polsce i w Europie dzięki programowi stypendialnemu Erasmus. W renesansie Erasm kochał Polskę, a Polacy wręcz czcili Erasma. Filozof bardzo wysoko cenił polski wkład w kulturę Europy, szczególnie polski ustrój demokratyczny, wolność religijną i osobistą oraz chętnie gościł wielu Polaków u siebie, którzy przebywając w Bazylei często mieszkali w jego domu. Polakom dedykował 8 książek i napisał co najmniej 40 listów, w tym list do króla Zygmunta Starego. W liście pochwalnym gratulował Polakom wspaniałego rozwoju w dziedzinie nauki, prawa, etyki i religii oraz że obecnie, czyli w XVI wieku, Polska należy pod względem kultury do najwyżej rozwiniętych krajów świata. Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic nad zdrowie, ani lepszego, ani droższego, bo dobre mienie, perły, kamienie, także wiek młody i dar urody, miejsca wysokie, władze szerokie, dobre są, ale gdy zdrowie wcale. Gdzie nie masz siły i świat niemiły, klejnocie drogi, mój dom ubogi oddany tobie, ulubuj sobie. Jeśli trzeba by wskazać wzorcową biografię renesansowego humanisty, to zaczyna się ona około roku 1530 w Sycynie, to jest obecnie województwo mazowieckie. W rodzinie Kochanowskich na świat przychodzi chłopczyk, któremu nadają imię Jan. Oczywiście Jan Kochanowski, który podobnie jak uwielbiany przez niego Horacy, stanie się nieśmiertelny dzięki swojej twórczości. Oto więc obraz humanisty w telegraficznym skrócie. W wieku 14 lat rozpoczyna studia na Akademii Krakowskiej. Później studiuje w Królewcu, znaczącym wówczas ośrodku luteranizmu, i w Padwie. Pisze wiersze po łacinie. We Francji spotyka się z Ronsardem, po powrocie do kraju dziedziczy Czarnolas i zaczyna pisać wiersze po polsku. Zostaje sekretarzem i dworzaninem króla Zygmunta Augusta. U kresu swojej dworskiej kariery żeni się z Dorotą Podlodowską i osiada w Czarnolesie. O swoim domu pisze tak. Inszy niechaj pałace marmurowe mają i szczerym złotogłowem ściany obijają. Ja, panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym, a ty mnie zdrowiem opatrz i sumieniem czystym. Sielankę rodzinnego życia przerwała śmierć ukochanej córeczki Urszulki. 2 lata później umiera druga córka Hanna. Sam poeta umiera również nagle, na zawał serca, w wieku lat 54. W uroczystościach pogrzebowych udział wziął sam Stefan Batory. Śpiewam sobie amuzom, napisał Kochanowski w muzie w swoim poetyckim manifeście. Czuł się jak to poeta, samotny, wyobcowany, niezrozumiany i niedoceniony, ale jednocześnie to on sam świadomie dystansował się wobec otoczenia, w którym panowały władza, pieniądze i zaszczyty. I pozostał Kochanowski z nami do dziś.
Spełniło się jego pragnienie. Przecież piękne przekłady psalmów, jak choćby ten rozpoczynający się słowami „Kto się w opiekę odda Panu swemu”, czy hymn „Czego chcesz od nas, Panie”, znane są powszechnie. Ówczesnych odbiorców poety najbardziej jednak zadziwiły treny, które napisał po stracie swojej córki Urszuli. W tych czasach nie opłakiwano śmierci dzieci, bo przed ukończeniem pierwszego roku życia umierało wtedy co czwarte dziecko, a 14 lat dożywało co drugie. Śmierć dzieci zdarzała się bardzo często i była czymś naturalnym, dlatego żal i rozpacz po stracie 3-letniej córeczki, któremu Kochanowski dał wyraz w trenach, był naprawdę czymś wyjątkowym. Jan Kochanowski, tren 9. Kupić by cię mądrości za drogie pieniądze, która, jeśli prawdziwie mienią, wszytki żądze, wszytki ludzkie frasunki umiesz wykorzenić, a człowieka tylko nie w anioła odmienić, który nie wie, co boleść, frasunku nie czuje, złym przygodom nie podległ, strachom nie hołduje. Ty wszytki rzeczy ludzkie masz za fraszkę sobie, jednaką myśl tak w szczęściu, jako i w żałobie zawżdy niesiesz. Ty śmierci na mniej się nie boisz, bezpieczną, nieodmienną, niepożytą stoisz. Ty bogactwa nie złotem, nie skarby wielkimi, ale dosytem mierzysz i przyrodzonymi potrzebami. Ty okiem swym nieuchronionym nędznika upatrujesz pod dachem złoconym, a uboższym nie zajrzysz szczęśliwego mienia, kto by jedno chciał słuchać twego upomnienia. Nieszczęśliwy ja człowiek, którym lata swoje na tym strawił, żebych bych ujrzał progi twoje. Terazem nagle stopniów ostatnich zrzucony i między insze jeden z wiela policzony. Jan Kochanowski proboszczem parafii? Jak to możliwe? Ano tak, nawet dwóch parafii. Dzięki poparciu biskupa Piotra Myszkowskiego Kochanowski uzyskał dochodowe probostwo w Poznaniu. Zgodnie ze zwyczajem przyjął niższe święcenia duchowne, jednak nie pełnił żadnych obowiązków duszpasterskich, miał od tego wikarego. Warto wiedzieć, że w Zwoleniu znajdowało się drugie po poznańskim probostwo, którym tytularnie zarządzał Jan z Czarnolasu. Tutaj też pochowano poetę, a jego szczątki złożono w krypcie pod podłogą kościoła pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Natomiast w kaplicy świętego Franciszka znajduje się tablica nagrobna Jana Kochanowskiego z najbardziej znanym jego wizerunkiem. Był już artysta, malarz i naukowiec, i wizjoner w jednym. Był filozof, myśliciel, był pisarz. No to teraz zróbmy taką klamrę i powróćmy do świata artysty, malarza, o którym wiele możemy się dowiedzieć z jego licznych autoportretów. Albrecht Dürer, jeden z największych i najsławniejszych malarzy przełomu średniowiecza i renesansu. Urodził się w Norymberdze w 1471 roku. Wychował w domu mieszczańskim, przywiązanym do rzetelnej, zakorzenionej w systemie cechowym pracy, z zamiłowaniem do życia opartego na bardzo skrupulatnym liczeniu pieniędzy, wypełnianiu codziennych obowiązków. Początkowo pomaga ojcu w warsztacie złotniczym, jednak powoli zaczyna rozumieć, że jego drogą jest malarstwo. Spośród mnóstwa jego dzieł wyróżnić można autoportrety, które niczym dziennik dokumentują jego życie. Na tym autoportrecie artysta ma 13 lat. To już zapowiedź wielkiego talentu. Na portrecie zaręczynowym z 1493 roku Albrecht Dürer namalował siebie z kwiatem Mikołajka Polnego w dłoni. Na obrazie tym pojawia się także sentencja: „Moje życie przebiega zgodnie z wolą nieba”. Mikołajek, odczytywany jako symbol pokory,
pokornej zgody na ożenek z woli ojca. Jest też rośliną kolczastą, tak jak ciernista i boląca była relacja uczuciowa między Albrechtem a jego żoną Anies. Małżeństwo zaaranżowane przez rodziny nie należało do udanych. Dürer, zdobywający coraz większe uznanie, skromnością nie grzeszył. Nie tylko liczne autoportrety, ale również zapiski i dzienniki ukazują Dürera jako osobę o wyrazistym charakterze. Był charyzmatyczny, pełen uroku, otwarty na nowe doświadczenia, podróże, znajomości, uduchowiony, głęboko wierzący i przede wszystkim bardzo świadomy swojej wartości. Od młodości cierpiał na melancholię, objawiającą się bezsennością, migreną i depresją. Jego osobowość zdawała się oscylować pomiędzy satysfakcją z własnej osoby i twórczości, a przygnębieniem wynikającym z nie zawsze łatwej codzienności. Wpłynęło to na twórczość artysty, wzbogacając jego dzieła o psychologiczny pierwiastek. Oto kolejne portretowe na to dowody. Najbardziej znany jest jednak ten wizerunek, na którym ukazuje swoją postać niczym Chrystusa. Dürer namalował siebie na podobieństwo średniowiecznych wizerunków Chrystusa Zbawiciela. Jego postawa na autoportrecie przypomina zwłaszcza pozę Chrystusa stosowaną w obrazach Salvator Mundi, co znaczy Zbawiciel Świata. Portret ten może wyrażać ideę imitatio Christi, czyli naśladowania Chrystusa, ale też ukazywać artystę jako demiurga, artysty natchnionego przez Boga. W epoce renesansu talent uznawano za dar boski, a przez to bardzo wyjątkowy. Nie tylko dzieła, ale przede wszystkim artystów uznawano za genialnych. W autoportrecie w futrze szczególną uwagę zwracają oczy malarza oraz jego dłonie, narzędzie pracy, bez których twórca nie może się obyć. Na wysokości oczu znajduje się inskrypcja: Albrecht Dürer, Norymberczyk, tak dobrymi farbami przedstawiłem siebie samego w wieku 28 lat. Dürer umieszcza swoje wizerunki na wielu innych obrazach, jednak są dwa szkice, które ukazują, jak ta pewność siebie, pycha artysty musi ustąpić miejsca cierpieniu, chorobie i przemijaniu. Pierwszy z owych dwóch portretów powstał między 1512 a 1514 rokiem i stanowi rysunek wykonany prawdopodobnie dla medyka w nadziei na poradę lekarską. Ukazuje on nagiego Dürera w ujęciu 3/4, wskazującego palcem prawej dłoni na lewy bok, w miejscu zaznaczony kółkiem z opisem brzmiącym: tutaj mnie boli, gdzie żółta plama. Z kolei 5 lat przed śmiercią Dürer wykonuje inny porażający autoportret, w którym, wykorzystując konwencję portretu ukrytego, wciela się w męża boleści, vir dolorum, cierpiącego Chrystusa trzymającego w dłoni narzędzia męki. Oba autoportrety to wielki akt odwagi artystycznej i osobistej. Perfekcyjny, idealny mężczyzna, artysta, człowiek jawi się tutaj w ujęciach niezwykle intymnych, porażających prawdą o przemijaniu, deformacji ciała, o rozpaczy nad przeszłością własnej urody. Dürer stosował wiele technik, obrazy olejne, miedzioryty, drzeworyty, rysunki, w sumie ponad 1400 prac, a ich rozpiętość tematyczna jest imponująca. A teraz zapraszam Państwa do galerii. Do galerii obrazów Albrechta Dürera. W tle usłyszą Państwo muzykę i poezję Jana Kochanowskiego, a już za kilka chwil test z dzisiejszego odcinka. Słyszałem, że mają Państwo niesamowicie dobre wyniki z każdego testu w każdym odcinku, zatem również ten test nie powinien sprawić żadnego problemu. Ja Państwu mówię do zobaczenia za tydzień. Miłego odbioru, niech nasycają się Państwo tymi pięknymi, naprawdę pięknymi, różnorodnymi dziełami Albrechta Dürera. Do zobaczenia! Jan Kochanowski, pieśń 19. Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy, chciał ze mną dobrą tylko sławę mieć na pieczy, a starać się, ponieważ musi zniszczyć ciało, aby imię przynajmniej po nas tu zostało?
i szkoda zwać człowiekiem, kto bydlęce żyje, tkając, lejąc w się wszystko, póki stawa szyje. Nie chciał nas Bóg położyć równo z bestiami, dał nam rozum, dał mowę, a nikomu z nami. Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie, myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie. Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże. Komu dowcipu równo z wymową dostaje, niech szczepi między ludźmi dobre obyczaje. Niechaj czyni porządek, rozterkom zabiega, praw ojczystych i pięknej swobody przestrzega. A ty, coć Bóg dał siłę i serce potemu, uderz się z poganinem jako słuszecnemu, prostak to, który wojsko z wielkości szacuje, zwycięstwo liczby nie chce, męstwa potrzebuje. Śmiałemu wszędy równo, a o wolność miłą godzi się oprzeć, by więc i ostatnią siłą. Nie przegra, kto frymarczy na sławę żywotem, a zaby go lepiej dał w cieniu darmo potem?